wielką przyjemnością biorę udział w projekcie Urlop w kraju razem z moim synem Zachariaszem, który tak się cieszy właśnie z tego, i psem Baby. Od wielu lat podróżuję po Polsce i uważam, że to, co jest blisko, jest niepoznane i bardzo wartościowe. I chcę Wam to pokazać, chcę się z Wami podzielić tym, jak wspaniale można spędzać czas w naszym kraju. Odkrywajmy razem Polskę. Cię boję się pływać, tak cię nurkować mi, boję się nurkować, tak cię nauczyć się. Super. Jeżeli pytacie, czy zatrzymuję się w trasie, żeby sfotografować bocianie gniazdo, to odpowiedź brzmi tak, zatrzymuję się. Staję na awaryjnych, wychodzę z auta, biorę aparat i idę fotografować bociany, które są tam za mną. Do tej pory na Podlasiu naliczyliśmy zaledwie jakieś 23 bociane gniazda. Kto wie, co przed nami, skoro tak naprawdę dopiero ruszamy na podbój podlaskich bezdroży, wsi, zakamarków. Dzień dobry, witamy się z Wami w bazie nurkowej Banana Divers. Patrzcie, dzisiaj po południu mamy nurkowanie. A na razie rozglądamy się po okolicy. Słyszycie ptaki? O, proszę. Tutaj nurkowie z jakiejś szkoły się zbierają na nurkowanie. Moja bumka stoi dzielnie. O, popatrzcie, tu są skafandry. A tu moje dziecko. Tak, pomachaj, ziomuś! To jest nadzieja, że te 20 minut są wytrzymasz. Idealne. Cieszę się. Nie ma przypadków. A posłuchaj, czekaj. Jakby motyl przyjechał, to ja... Mam się tu zapiąć, tak? Szeleczki teraz. Żeby ci nie męczyć, zobacz, co ci przyniosłem zakładnie. To się nazywa Hair Saver albo coś takiego. Znaczy zwykła kominiarka. No dobra, mój dzielny synu, opowiadaj, dokąd jedziemy i co będziemy robić. Na jezioro będziemy pływać, będzie zimno, ty nie dasz rady, to ja jestem... No... Nie dam rady? Dobra, dobra. Ty nie lubisz zimność mocno. Nie lubię zimności, ale myślisz, że sobie poradzę? Ja tak teraz będę myślał. A co masz na sobie? Tą piankę. Chcesz się nauczyć nurkować? Tak, będę. Będziesz oddychał pod wodą? Tak. Myślisz, że to jest proste? A jak się przygotowaliście przed chwilą z chłopakami? Co robiliście, żeby być gotowym do nurkowania? Przepieraliśmy się, przygotowaliśmy się, czy... Sprzęt, tak? Jaki sprzęt przygotowany masz, powiedz, do nurkowania? Płetwy. Bez butli to będzie to się... Znaczy, na razie nie masz butli, będziesz miał butle od pana instruktora, tak? Bo żeby nie było ci za ciężko, ale jak będziesz gotowy, to dostaniesz swoją, dobra? I co jeszcze jest potrzebne do nurkowania? Na głowie coś będziesz miał? Te okulary spidziane na wodę. Ale kaptur też będzie, tak? Tak. A jak się nazywa to tu? Tu na oczy. Okulary. Okulary? Jak okulary. Jak się nazywają okulary do pływania? Jak się nazywają okulary do pływania? Maska. Maskę będziesz miał. Maskę z zakrytym nosem taką, tak? I na to początku... To niedobrze, żeby nie będę oddychać. No ale buzią będziesz oddychał. Nie umiem oddychać. Ale pod wodą oddycha się buzią. Bo masz podłączony tutaj automat z powietrzem. I wtedy... Poćwiczysz sobie pod wodą. To jest bardzo fajne doświadczenie. Zobaczysz. Tak. No? Tak. To będzie twój pierwszy raz taki. Krowę widziałeś?
Krowy, dobra, jesteśmy na wsi. Tu jest instruktor Adam, który, no, tak, który opowie, pyta, czy, który pyta, witam, dzień czy, dobry. Czy widzieliśmy krowę. Widzieliśmy krowę. Na wodzie. I generalnie, na wodzie. Dzisiaj w wodzie, w Hańcze się kąpała krowa, aha, słuchaj. No dobra, idziemy zaraz pływać. Tak, Zak? Tak. Tak, a wiesz, jak się nazywa taka kamizelka, która jest przyczepiona do butli, Zak? Nie, plecak. To się nazywa jacket. To akurat jest skrzydło. Tu jest skrzydło. A gdzie jest jacket? Nie wiem, czy tutaj macie. Nie, tutaj nie ma. No, mamy jakiś jacket gdzieś? Oczywiście, czyli to tak zwany jacket skrzydło. Od razu skrypt reklamą. Znaczy, to jest produkt lokowany. Tak, ale ładny. Patrz, centrum lokowe, panowa Majerska, tak. Pozdrawiam Was ze spotu nurkowego, numer 3, nad Hańczą. O, właśnie Jarek, mój pan instruktor, się ubiera. Ja tutaj mam część swojego sprzętu. Patrzcie, jak tu pięknie. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam na sobie już ocieplacz, bo trochę wieje. I jak to na Suwalszczyźnie, po prostu nagle z gorąca zrobiło się zimno. Jak się pogubimy pod wodą, gdzieś coś nam się pomiesza, to wtedy wiemy, w którym kierunku jest brzeg. To się wpada do buzi. Czy maska trafiła do Zacha? Buz do buzi. No i co? Dobre? No. Tak. Was filmuje. Zak, jak się czujesz? Ja ty taka płetwa. Dobrze, tylko musisz głęboko oddychać. Stajemy. No i stań, normalnie na nogę. Ul. I jak? Taka? Pokaż jak? Okej. Okay. Zwróć? Więcej! Więcej! Brawo, Piotr! Piąteczka? Na pierwszy raz to wystarczy. Zaczku, bo zmarł. Nie! Pływa. Wujek teraz płynie zrobić swoje nurkowanie. To opowiadaj mi, jak było. Szybko, zanim wyjdziemy. Dobrze. Spodobało się? Co było najfajniejsze? Milion ryb. Milion ryb! Jestem z ciebie bardzo dumna, bo jest strasznie zimno. Wychodzimy, co? Ubierzemy się i pojedziemy zaraz jeść. Jaki dzielny mój zuch! Jesteśmy teraz w
punkcie widokowym, na punkcie widokowym u pana Tadeusza. Punkt jest zwykle prywatny i wstęp kosztuje 2 zł, ale teraz kasa jest zamknięta i punkt jest otwarty. Jest piękna panorama na jeziora kleszczowieckie i ścieżka poznawcza wokół jeziora Jaczno. Ciżowej. Pozdrawiamy. Ładnie tu? Tak. Patrzcie, jaki ładny witak tam jest. Ciu-ciu Ciżowej jesteśmy już. Ta-ta-tuń, tuń-tuń-tuń. Dzień dobry na kurze ciżowej. Kurze, te ładne witak. Dzień, 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 dzień. Suwalszczyzna naprawdę rozbraja widokiem. Co chciałaś powiedzieć? Chciałaś, ja też robię zdjęcia. No. Ja zrobiłem ładne zdjęcie tam, tak. Tych głazów? Próbuję zrobić mu zdjęcie, cały czas tak robi głową jest od tak. Chowa się? Okej, okay, a powiedz mi, coś ci się tutaj najbardziej podoba, czy wszystko? Głazy ten, jakiś ma kółko zrobione z kamieni. Głazy w kształcie koła, tak? Mhm. Aha, ułożone, okej. Okay. Czyli ładnie jest. Próbuję, no. Oj, fajny. Chyba nie ma nam już robić zdjęcia. Robaka, no. Zdjęcie robaka, no dobra. No jak widzicie, bajka trwa. Także tak, ruszamy zaraz dalej. Bazy nurkowej Banana Divers nad jeziorem Hańcza. Audycja gra, radio gra, kawka jest, mikrofon gotowy i zaczynamy zaraz audycję. Dzieci mają dzieci. Bądźcie z nami, słuchajcie Radio Spacji. Jesteśmy w Wigierskim Parku Narodowym. Przyjechaliśmy do klasztoru Pokamedulskiego. Pokamedulski klasztor w Wigrach. W związku z tym, że jest dzisiaj święto, więc jest tutaj bardzo dużo ludzi. Dzieje się dużo. Ale Zak zadowolony, bo są sklepiki, tak? Można kupić pamiątki? No to super, Aśnie. Popatrzcie, jak tutaj ładnie.
prawda nie byłem stolarzem, ale byłem pomocnikiem produkcji drzewnej w zakładzie stolarskim, także tak. Coś w tym jest. Wiesz, teraz jest taki dosyć fajny, nie? Zobacz, jak można łatwo szybko zmienić mój charakter. No. I już nie jest taki miły. To prawda. Fajne, fajne. Silników już nie kamedułów. Okay. Przed sądy biskupie za herezję. Te. Jazda była niezła, natomiast... A kiedy to było? To było, powiedzmy tak, czasy władców saskich. Okay. Sasów. To właśnie za Sasów ograniczono tam kamedułom ziemię w tamtym terenie, ale dołożono w tamtej zachodniej części strony Czarnej Hańczy, także to źle na tym nie wyszli koniec końców. Mieszkamy w takim mnisim pokoju, mnisim domku. Tu jest nasz ogródek. O, tu się tak wchodzi, patrzcie. Mamy taki klimacik. I pokażę wam tutaj, jaki mamy widok. O, właśnie, piękny park. Jesteśmy w klasztorze. Ha, ha, nad Wigrami. No, mamy teraz bałagan, prawda? Bo rzeczy jeszcze nie poukładaliśmy. No tak. Ale już zaraz wszystko ułożymy. O tak. Jak zimno, to powiem wam. Chłodno jest, tak. Bo dzisiaj jest upał. O, proszę. To taki ładny kominek pomalowany czymś. No, taki mamy pokojczyk. Prosto z frywolnej bazy nurkowej nad Hańczą do klasztoru. Nad Wigrami. Taka kolej rzeczy tylko u nas. Urlop w kraju w pełni. Ten moment, kiedy w mnisim apartamencie, w mnisiej norce, w klasztorze, masz tak słaby internet, że pozostaje ci medytacja. I to nie prowadzona z YouTube'em. Tylko przy gruchających gołębiach i ptakach śpiewających nad Wigrami i robalach tnących. Tak. Baby, chodź tutaj, nie wolno. Bagiennym. Oh my baby, jak to, że tak powiem, nieładnie pachnie. Całą czarną gębę? Tak. Tu oczy. No, super. Dziki pies. Jego żołnierza. Ostatniego wojownika właściwie. Rok później, w 1283 roku, kiedy Jadźwigowie nie mieli wojowników, Krzyżacy z tego skorzystali i zdobyli im stolicę wśród Piła. I tak się skończyła. I też jeszcze dla takich ludzi, których nazywano go
a teraz to nazywa się kaplicą kanclerską. Mieszkali często nawet do końca życia. Nie byli kamerowani, ale żyli. Wiecie czemu? Te tam cześćni. Czyli dzięki Asi i Jankowi mówisz, że pokamedulski klasztor w Wigrach, nad Wigrami, to jest... Moje... Czy idziemy teraz? Jeść. A, to jest moje ulubione miejsce na wakacje. Super. Już. Pokaż tego konia. Ta-dam! Cia-cia! Uwaga! Uwaga! Wystrzelaj! Wystrzelaj ty! Ja mam strzelać? No to poczekaj. Uważaj, tak nie można, to przyleci ten... Jok! Tak! Czy to w kogo trafiłam? A, dobra. To połóż go, zostaw i lecimy dalej. Drugi. Yeah.